Uwaga. Historia ta jest sequelem do opuszczony przez Disneya. Minęło wiele czasu, nim odważyłem się napisać cokolwiek na temat Disneya. Chyba rozumiecie dlaczego. Zdarzyło się sporo rzeczy, od kiedy opublikowałem swój ostatni post. Byłem zasypywany wieloma pytaniami i obawami od znajomych, którzy przeczytali moją relację z pierwszej ręki na temat Pałacu Mowgliego. Parku rozrywki zbudowanego, a następnie opuszczonego przez Disneya. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy przekazali dalej moją historię. Zniknęła ona z wielu portali, głównie dużych stron niepokojących się o dobry wizerunek. Jak jednak zauważyłem, na jedno usunięcie przypadało 100 wstawień. To jest coś, czemu muszą stawić czoła. Nie ma dla nich już odwrotu. Nie ma go także dla mnie. Definitywnie jestem śledzony. Przez miesiąc czy też dwa zrzucałem to na karb paranoi. Każde mrugnięcie okiem, czy też półuśmieszek w moją stronę sprawiał, że jeżyły mi się włoski na karku. Pierwszą z oznak, a raczej pierwszą, którą udało mi się dostrzec, był pracownik linii telefonicznych, kręcący się przy mojej rezydencji. Był w średnim wieku. Wyglądał na nieźle nawalonego. Wyglądał zupełnie tak, jak powinien wyglądać. Ale coś w nim było nie w porządku. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Ale byłem pewien, że to nie jest jedynie wytwór mojej wyobraźni. Zachowywał się bardzo niezgrabnie. Zupełnie nie tak jak normalna osoba wykonująca swoją rutynową pracę. Podążałem za nim, dopóki nie zniknął mi z oczu, po czym wróciłem do domu. Oczywiście on już tam był. Stał jakoś 10 stóp za mną. Och, a więc lubisz odwiedzać różne ciekawe miejsca, tak? Zapytał oskarżycielskim tonem i odszedł. Powiedzcie mi proszę, jaki font jockey tak robi? Zgaduję, że to najgorsza część. Kompletny brak poczucia bezpieczeństwa. Kompletny brak samotności. Zaczęło się od znalezienia małych, gumowych myszek Mickey w skrzynce na listy. Potem znalazłem magazyn Disney Adventure na mojej półce z książkami. Wszędzie ukrywają małych Mickey'ch. Trzy kółka. Dwa małe. Jedno duże w sylwetce słynnej głowy myszki. Zacząłem prowadzić listę myszy, które znalazłem. Kubki do kawy na moim stoliku. Jeden duży, dwa małe. Kolorowe butelki ustawione na progu. Czerwone. Graffiti na ścianie koło mojego domu, przedstawiające wielką ziemię i małe słońce i księżyc w odpowiednich miejscach. Są wszędzie. Najlepszy jak dotąd. Jedyny, przez którego zacząłem się śmiać, bo był naprawdę straszny, był rysunek narysowany kredą obok mojego samochodu. Zarys wydawał się idealnie dopasowany do ofiary morderstwa. Z czym jesteś prawdopodobnie zaznajomiony, jeśli czytałeś resztę moich postów. Było tam też zapisane żółtą farbą? Tak, chyba jestem prawie pewien. Jedno słowo. Schowaj się. Jedyną dobrą rzeczą, która z tego wyszła, jest świadomość, że nie jestem jedyną osobą, która widziała coś, czego nie powinna widzieć. Dostałem naprawdę wiele maili od ludzi, którzy również odkryli sekrety Disneya. Nie, nie będę podawał ich imion. Zaraz powinniście się przekonać dlaczego. Naukowiec chodzi do Disneylandu, kiedy tylko może, przez praktycznie cały rok. Nie zamierza jednak tam się bawić, cieszyć z jazdy na karuzeli i tym podobne. On szuka gaskotek. Najwyraźniej istnieje jakaś dziwna tradycja zgłaszania pojawiania się dziwnych postaci na terenie parku. Cisi, nieruchomi, wypatrujący czegoś ludzie w każdym wieku, kształcie i wielkości. Młodzi i starzy. Wszyscy w maskach gazowych z motywami bajek Disneya. Pracownicy parku dostają tony skarg dotyczących dziwnie ubranych ludzi. Ludzi, którzy dołączają do tłumu i niepostrzeżenie znikają. Czasami zdarza się, że ludzie wyciągają ciekawe wnioski z tych masek i zgłaszają prawdopodobnych terrorystów, bądź zamachowców. Wszelkie te raporty prawdopodobnie poszły prosto do kosza. Nie można także znaleźć podobnych przypadków zgłaszanych przez media. Choć należy zdawać sobie sprawę z faktu, że Disney może jak nikt inny kontrolować prasę. Naukowiec idzie do parku, rozmawia z paroma osobami i stara się nie zwracać na siebie uwagi. Po prostu podchodzi do 3-4-osobowych rodzin i pyta, czy nie widzieli jego przyjaciela, który ubiera śmieszną maskę. Nigdy jeszcze nie widział gaskotki osobiście, choć raz, gdy przechodził przez tłum, usłyszał krzyk dziecka. Mamo, ja też chcę taką maskotkę z Goofim.
Mój znajomy, którego nazwę ratownikiem, pracował w akwaparku Disneya w latach 2001 do 2003. Stał na szczycie ogromnej zjeżdżalni wodnej i pilnował, aby dzieciaki nie były zbyt hałaśliwie. Przepuszczał je dalej. Mówił w kółko, żeby zachowywały się bezpiecznie. Trzymały ręce blisko ciała i tak dalej. Pewnego dnia jeden gruby dzieciak wjechał do tuby i nie wyjechał drugim końcem. Nie zauważając tego, przepuścił po nim dwoje, troje dzieci. Więc to chyba oczywiste, że jeżeli gruby dzieciak utknął, to one też. Jednak one wyjechały. Tylko tamten grubas zniknął. Ratownik zatrzymał zjeżdżalnię, narażając się na zdenerwowanie czekających dzieci. Zanim jednak zdążył przeprowadzić jakąkolwiek z procedur Disneya, splash. Grubasek wreszcie wylazł. Pracownicy wyciągnęli dziecko z wody. Osunął się na ziemię. Jego skóra była jakby niebieska, a oczy szeroko rozwarte. Cały czas powtarzał: dzieci bez twarzy, przestańcie mnie ściskać, przestańcie mnie ściskać. Dzieciakowi nic się nie stało. Jeśli cię to ciekawi, został przewieziony do ośrodka medycznego. Gdy ratownik powiedział, aby otworzyć zjeżdżalnię, chłopak zrobił ogromną awanturę o to, jak bardzo nie był on bezpieczny podczas jazdy. Jednak pomimo skarg pod groźbą zwolnienia, ratownik był zmuszony do otwarcia. Od tamtego momentu zaczął uważniej przyglądać się dzieciom. Zauważył, że bardzo często wychodzą w innej kolejności. Nigdy nie były tak zszokowane jak tłuścioch. Jednak ich twarze miały wyraz jakby delikatnego otępienia. Jakby starały się odróżnić, co jest rzeczywistością, a co fikcją. Po tym nigdy już tam nie wracały. Czytałem jego maile z równym niepokojem, który wy teraz możecie odczuwać. Prosiłem go, aby opublikował swoją historię, ale nie chciał narażać się w ten sposób. No cóż, nie mogę go za to winić. Królewna Śnieżka, pomimo że nie odegrała w swojej historii żadnej roli, miała dla mnie całkiem ciekawy kąsek. Wiesz, co się dzieje, gdy pracownik pada martwy w swoim stroju? W jednej chwili robi sobie zdjęcie z małym Jimmy, a w drugiej umiera. Drugi pracownik w kostiumie musi usiąść z trupem na krawężniku bądź ławce i poczekać, aż podjedzie samochód z napisem pralnia, by zabrać w dyskretny sposób zwłoki. Zanim to jednak się stanie, odwiedzający nie mają pojęcia, że robią sobie zdjęcia z trupem. W tym momencie zapraszam do dokładnego sprawdzenia swoich albumów fotograficznych. To było straszne. Ale inna osoba, z którą korespondowałem, dozorca, na szczęście miała dla mnie nieco mniej szokujące newsy. Disney World, lecz prawdopodobnie nie tylko, jest zbudowany z szeregów tuneli metra tuż pod twoimi nogami i znajduje się tam dla użytku pracowników wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić. Nazywają to utilidors, korytarze do użytkowania. Wyjaśnia to, dlaczego nie widzisz nigdy sprzątaczy i woźnych chodzących po parku. Po prostu przemieszczają się dołem. Dozorca powiedział mi coś, co jeszcze może być powszechnie znane, ale dla mnie była to nowość. Disney ma wybudowane apartamenty w swoich parkach. Jeden jest nad Zamkiem Kopciuszka, jeden nad Grotą Piratów z Karaibów. Są wszędzie. Co więcej, są tam nocne kluby, kino, kręgielnie, a także wiele, wiele innych atrakcji. Wszystko to za drzwiami, które omijasz bez większego zainteresowania. Klub 22 jest jednym z takich ukrytych obszarów. Jeśli masz wystarczająco dużo forsy, a raczej na 100% nie masz, będziesz mógł do niego przystąpić. Disney CEO nazywa je ciemną stroną. Jest to miejsce, gdzie wszystko jest dozwolone. Jest to miejsce, gdzie roześmiane oblicze myszki Miki pozwala pić, ćpać i chędożyć się. Odwrotnie, reszta parku jest nazywana jasną stroną, z kilkoma szarymi stronami utilidorsów pomiędzy. Dozorca powiedział też, że nie zawsze tak było. Spadek norm społecznych tej elitarnej jednostki następował całkiem wolno. A skąd on to wie? Sprzątał tam. Teraz, zanim w twojej głowie na dłużej zagoszczą jakieś satanistyczne ludzkie ofiary? Nie. Dozorca nie znalazł tam nic w tym stylu. Puste butelki po alkoholu? Tak. Zużyte kondomy porozrzucane jak baloniki, z których spuszczono z powietrze? Tak, to też. Czyścił tam to miejsce z krwi, moczu i wymiocin. Ale to wszystko było jedynie oznakami nieograniczonego zachowania klientów, przeciwnego do zachowania jakiegokolwiek kultu. Przynajmniej tak to widzi z perspektywy czasu. Wszystkie te śmieci, które znalazł, palił później w kominie jednego z domków. Więc jeżeli byłeś kiedykolwiek w Disney World, prawdopodobnie oddychałeś super skondensowanym grzechem. Przeciwieństwem jego historii była historia młota. Napisał on do mnie w tradycyjny sposób, choć nie mam pojęcia, skąd miał mój adres. Przesłał mi kopię dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie, a także instrukcję, aby je spalić.
co z największą przyjemnością uczyniłem. Młot robił rozbiórki i przebudowy dookoła Disney Worldu. Kiedyś podszedł do swojego szefa zapytać o dziwne plany budowlane, które dostał. Był na nich odgrodzony prostokąt, szeroki obszar o wielkości supermarketu. Nie miał on żadnej nazwy, a jedynie dwa słowa. Nie kopać. Nie tylko jego przełożony był wybrany w ciemno, ale był on super kurwa wybrany w ciemno. Nie chciał o tym mówić i nie chciał o tym słyszeć. Rozmowę zakończył. To miejsce celowo zostało puste. Młot nie rozumiał tego. Wydawało mu się, że to marnowanie przestrzeni i przeszkadzało w wykonaniu roboty, którą dano jego zespołowi. Zaczął grzebać dookoła tego miejsca po pracy, po czym znalazł jedynie zdewastowane drzwi i sporą połać betonu za nimi. To była warta supermarketu. Pusta, szara podłoga. Parę dni potem młot zaczął widywać gaskotki w tłumie. W przeciwieństwie do innych raportów, ci ludzie, czy te stworzenia, stały całkowicie spokojnie. Nie znikały niepostrzeżenie. Co więcej, były jak najbardziej na widoku. Tak, aby mógł je sobie dokładnie obejrzeć. Stali w grupkach w oddali lub byli dociśnięci do ściany, gdy skręcał wróg ulicy. Napisał, że dziwnie się ruszały. Tak jak łania zraniona przez myśliwego, uciekająca ostatnimi resztkami sił. Maski gazowe. Młot zauważył, że były w środku mokre. Malutkie kropelki wody osadzały się na szybce. Tak, że niemożliwe było cokolwiek przez nią zobaczyć. Młot zaczął wypytywać o to ludzi, którzy pracowali u Disneya dekadę lub dłużej. Cały czas był w ślepym zaułku, dopóki pojechał do kobiety o imieniu Ida, która pracowała w restauracji na głównej ulicy. Była tam od chwili, gdy przestała pracować dla Disneya. I choć nikt nie miał jaj, aby o to spytać, wszyscy widzieli, że miała do opowiedzenia kilka naprawdę strasznych historii. Zapytał ją o puste miejsce oraz ludzi w maskach. I na początku myślał, że znowu nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi. Jednak ona była cicho. Niesamowicie cicho. Pokój zero. Wychrapała, łapiąc się za policzek, jakby była małą dziewczynką bojącą się dostać karę od ojca. Przez całą rozmowę unikała jego spojrzenia. Pokój zero, jak się okazało, był jednym z ukrytych pokoi, takich jak apartamenty Disneya czy Klub 22. Jednak jego miejsce, a także wielkość, odróżniają go od innych przeznaczonych do rozrywki miejsc, ciemnej strony. To był schron. Został on zbudowany, żeby przetrwać zmasowane ataki wrogów. Pokój zero miał być zaopatrzony w tyle racji żywnościowych, aby w odpowiednim momencie wyżywić cały park gości, a był wielkości niezbyt dużego panic roomu Disneya. Podczas II wojny światowej Disney rzeczywiście produkował maski gazowe w kształcie postaci z kreskówek. Miało to pomóc dzieciom w przezwyciężeniu lęku przed niebezpieczeństwem. Tak, znam oczywisty problem. Podczas zimnej wojny, gdy wybudowano Disney World, pokój zero został zapatrzony w te właśnie maski. Co więcej, jakiś geniusz wymyślił, że dzieci będą przestraszone wtedy, gdy rodzice włożą swoje maski. Dlatego też zaczęto produkować je także dla dorosłych, aby dopasować się do tych chorych standardów. Ida określiła to jako leczenie ran sokiem z cytryny. Byłem tam. Nie zostało tam nic oprócz cementowej podłogi. Nie. Byłeś na nim. Odparła Ida, tłumiąc szloch. Ktoś lub coś wszczął alarm wtedy, gdy park był pełen. Ostrzeżenie było jasne. To miał być atak powietrzny. Ochrona sprowadziła wszystkich na dół do ogromnego schronu. Tam kazano im ubrać maski i kucnąć na czas ataku. Przez 30 minut panowała cisza, przecinana jedynie przerażonymi szeptami i płaczem dzieci. Nikt nie chciał umierać, więc byli wdzięczni za te dziwne formy bezpieczeństwa. Wtedy rozległ się pierwszy krzyk. Ej! Przestań mnie szczypać! Kto biega? Uspokój się! Kto się śmieje? To nie jest śmieszne! Fala wrzasków i pisków przeszła przez tłum. Pomimo nalegań strażników, aby się uspokoić i zachować zimną krew, tłum stawał się coraz bardziej niespokojny. Aż w końcu, po prawie godzinie szaleństwa, światła zamigotały. To była ich śmierć. Grupa pracowników i wybranych klientów wyważyła drzwi schronu, ponieważ woleli zmierzyć się z wojną na górze, niż z szaleństwem na dole. Tym, co zastali, był oczywiście nietknięty park rozrywki, w którym wciąż pobrzmiewała cicha muzyka. Po powrocie na schody do pokoju zero, nigdzie nie było słychać śladu poprzednich walk, tylko cisza.
Ida zeszła po nich na dół, chcąc sprawdzić, co się stało. Sięgnęła do klamki. Została tam tylko ciemność i brzęczenie w jej uszach. Z ciemności wydobył się jeden głos. Przez echo nie mogła rozróżnić, czy osoba, do której należał, była daleko od niej, czy też tuż koło jej ucha. Zamknij drzwi, kochanie. Wpuszczasz do środka zimno. Zdjęta przerażeniem zrobiła to i jak najszybciej uciekła. W ciągu paru dni cała sprawa, schronienie, schody, wszystko było pokryte na stopę cementem. Systemy powietrzne i generatory powyżej pułapu zostały usunięte, tworząc wielką, pustą przestrzeń. Oni wszyscy wciąż tam są. Razem z tym czymś. Zapewne zauważyłeś, że w przypadku Idy użyłem po prostu jej imienia. Niestety, zmarła wkrótce po opowiedzeniu tejże historii. Przypadkowy upadek. Podobno gdy wstała z łóżka, by zgasić światło. Cóż za wspaniała firma! Cała jej sypialnia była przyozdobiona myszkami Mickey.